Cześć siemanko, z tej strony pan Wojtek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Pokémon GO na moim kanale. Dzisiaj będzie taki krótki odcinek informacyjny, żeby nie przedłużać, zaczniemy od pozdrowień. W tym momencie pod ostatnim filmem jest poniżej 500 łapek w górę, więc pozdrawię jedną osobę. Będzie to Mixku. Dziękuję za aktywność pod filmami, zachęcam do oglądania pozostałych. No a jeśli ty chcesz być pozdrowiony w kolejnym filmie, to staw łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek i daj mi o tym znać w komentarzu, a każdemu takiemu komentarzowi przypnę serce. Oczywiście jeśli będziesz to robił, bo ostatnie osoby piszą takie komentarze, a wcale nie subskrybują kanału i kiedy się ich pytam dlaczego to robią, no to unikają odpowiedzi, ale uważam, że to jest dosyć śmieszna praktyka. A teraz już zapraszam was na materiał. A więc co my tu mamy? Na blogu Niantic, nianticlabs.com mamy właśnie napisany news z Pokémon GO, omawiające tam właśnie te problemy, które były na GoFeście i tak dalej, ale na samym dole tu mamy jakieś zdjęcia, mnóstwo informacji, dlaczego, jakieś tam statystyki, ile było osób, ile złapanych Pokémonów, tam chwalą się czym mogą, wiadomo. Tu mamy jeszcze też wzmiankę o Chester, o tym evencie w Anglii, który wypadł dużo lepiej pod względem organizacyjnym niż ten GoFest w Chicago. No ale tu mamy teraz informację najważniejszą dla nas, a więc Moltres i Zapdos w Pokémon GO już niedługo. Tak, Articuno będzie do 31 lipca, czyli tak naprawdę do końca tygodnia. No i Moltres będzie w kolejnym tygodniu, jako że Valor zajął drugie miejsce pod względem złapanej ilości liczby Pokémonów podczas GoFestu, podczas tych okienek. No i na trzecim miejscu oczywiście był Team Instinct, a więc Zapdos będzie za kolejny tydzień, czyli Moltres od 31 do 7 sierpnia. No i od 7 sierpnia do 14 sierpnia będzie Zapdos. A co będzie 14 sierpnia? No właśnie, kolejny event w Japonii. No i wszystko wskazuje na to, że będzie to rzeczywiście Hoał jako ten kolejny legendarny ptak. Dajcie znać, co wy myślicie o tych zmianach i tak dalej. Zapraszam was do subskrypcji kanału. Jeśli chcecie być pozdrowieni, to przypominam sub, dzwoneczek, łapka w górę. Dajcie o tym znać w komentarzu, ja wam przypinam serduszko i być może będziecie pozdrowieni na kolejnym filmie. Przy odrobinie szczęścia oczywiście. A teraz co, trzymajcie się, do następnego razu, na razie, cześć!